pani Alina Buczyńska jest kierownikiem zespołu pieśni i tańca Wincentowianie z Piekoszowej, tak? Przyjechaliście do nas. Drodzy Państwo, ten zespół powstał w 2007 roku. W 2007 roku i kiedy czytałem informacje o zespole, zdumiony byłem, że mimo tak krótkiego okresu swojej działalności artystycznej są laureatami wielu przeglądów festiwali. Proszę nam powiedzieć o tych najważniejszych, pani Alinko. Drodzy Państwo, jest tak, jak już nadmienił nam mój poprzednik, jesteśmy już bardzo krótko na naszej estradzie, ale tak zaraz w 2007 roku był powiatowy przegląd zespołów pieśni i tańca Chmielnik. Mieliśmy tam pierwsze miejsce. Później za rok mieliśmy drugie miejsce. No wiadomo, że zawsze pierwszego nie będziemy mieli. Później u nas są takie boskie spotkania, międzynarodowe boskie spotkania z folklorem. Mieliśmy w 2011 roku, zajęliśmy drugie miejsce, w 2012 roku trzecie miejsce, w 2012 też drugie miejsce. W tym roku zajęliśmy drugie miejsce w Chmielniku, też w przeglądzie zespołów pieśni i tańca powiatowych. Czyli cały czas mieszczą się w tej pierwszej trójce. No sądzę, że nie jeden kierownik zespołu marzyłby o tym, by prowadzić taki zespół, czy też jego zespół, żeby zdobywał tak wspaniałe laury, jakie zdobyły i zdobywają. I na pewno jeszcze zdobędą, nie chcę zapeszać, zespół pieśni i tańca Wincentowianie. Co dzisiaj zaprezentujecie? Dzisiaj, drodzy Państwo, to będzie Słyta Świętokrzyska. Nie będziemy wymieniać, jakie piosenki. Państwo sami ocenią, czy jesteśmy warci tych nagród, które żeśmy przez tyle lat otrzymywali. Zespół pieśni i tańca Wincentowianie. Pani Alino, dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję.
pani dyrektor Domu Kultury Częstochowy oraz wszystkich jej pracowników. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, to chodzi oczywiście o Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie i te podziękowania były złożone na ręce pani dyrektora Anny Operecz, ale również wszystkich pracowników, współorganizatorów, których Państwu wymieniłem. Pani Alinko, bardzo dziękujemy i sądzę, że na pewno będą tutaj nasi organizatorzy pamiętać o Państwu. A jeszcze jedno, drodzy Państwo, zaszczyca nas zawsze swoją obecnością nasz Pan Wójt, który, gdzie tylko jesteśmy, w jakim kątku naszego województwa, zawsze nas wspiera swoją obecnością. Za to też jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Dziękujemy Ci, Panie Wójcie, że jesteś zawsze z nami. Może jednego miłego. Jednego miłego, jednego kochanka, a ty nie zostanie miłego za mnie.
Jedynie niestety, proszę Państwa, Poleczka z Wicentowa jestem! Otrzymuje, drodzy Państwo, piękny dyplom, ale również zamek w Mirowie autorstwa, fotografia autorstwa pana Sławomira Jodłowskiego, przepiękna przypomina krakowsko-częstochowska i taki piękny dyplom. Mam nadzieję, że to te upominki nie zapomną naszym zespołom o Częstochowie i o Europejskich Dniach Kultury Ludowej. Jeszcze uścisk dłoni. Zespół w komplecie, pani Alino. Drodzy Państwo, zespół w komplecie dla wszystkich Państwa tutaj, dla mieszkańców Częstochowy oraz ich gości od całego zespołu pieśni tańca Wincentowianie. 100 lat! Peace.